Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o klonach palmowych, bo widzę, że coraz częściej je można spotkać w Waszych ogrodach, coraz częściej o nie pytacie, więc dzisiaj zajmiemy się nimi. Jak widzicie, o klonach coś wiem, bo w ogrodzie mam aż dwie odmiany, bardziej karłowatą oraz taką bardziej wyższą odmianę. Co o klonach palmowych? Zazwyczaj występują w szczepionych wersjach, czyli to są już niestety roślinki premium, za które wybulicie po prostu więcej. Jest to też związane z tym, że takie rośliny po prostu Wam bardziej będą nie przymarzać niż te nieszczepione, bo nieszczepione również kupicie. Natomiast tutaj, szansa na to, że po zimie ich już nie zobaczycie, a przynajmniej nie z liśćmi, jest o wiele większa. Rośliny są trochę wymagające, mogą być przypalane, jak tutaj widzicie, od słońca. Trzeba o nie zadbać, lubią łapać szkodniki, natomiast moim zdaniem bardzo warto mieć je w swoich ogrodach. Dlaczego? No zobaczcie tylko, wprowadzają taki azjatycki, japoński klimat w ogrodzie, który naprawdę mi, nie wiem jak Wam się podoba. Natomiast pamiętajcie o tym, nie są to rośliny raczej dla początkujących ogrodników, bo nawet te szczepione te szczepione sezonki również mogą, jak są młode, przemarzać. Dlatego jeżeli jesteście początkującymi ogrodnikami, raczej bym się w klony japońskie nie bawił. Natomiast jeżeli wiecie coś już więcej o klonach palmowych, warto się nimi zainteresować. Weźcie tylko pod uwagę to, że mają dosyć specyficzne wymagania. Lubią półcień, nie lubią ani mocnego słońca, ani mocnego cienia. Raczej taka bogata gleba, ale pH już raczej takie przeciętne. Na pewno nie kwaśne, na pewno nie bardzo zasadowe. Coś pomiędzy. Zwykłe ogrodowe pH myślę, że jak najbardziej tu się nada. Natomiast to bogactwo minerałów też by się przydało, aby rośliny lepiej wyrosły, ale również lepiej się wybarwiały. No bo ten kolor tej rośliny jest naprawdę obłędny. Oczywiście klony występują w wielu odmianach. My tutaj mamy dwie bordowe odmiany, natomiast są również zielone, żółte, bardziej poszarpane jak tutaj ta odmiana i bardziej o takich większych liściach, bardziej szerokich, szerszych się mówi, Wiktor, szerszych. Naprawdę robi to wrażenie. Z minusów raczej nie jest to roślina ozdobna z kwiatów. No ale cóż, poradzić, jeżeli same liście wystarczają, aby upiększyć nasz ogród. Jestem ciekaw, co Wy uważacie o klonach palmowych. Dajcie znać w komentarzu i widzimy się już niedługo. Cześć!